Znaczenie próchnicy dla gleby i roślin. Rozwój roślin jest ściśle powiązany z glebą i uzależniony od warunków, jakie w niej panują. Zamierzając uzyskiwać dobre plony, należy więc zapewnić roślinom jak najlepsze warunki. W tym materiale zajmiemy się czynnikiem, od którego w największym stopniu zależy stan gleby i możliwości dobrego rozwoju roślin. Jest nim próchnica. Próchnica jest najważniejszym składnikiem materii organicznej gleby. Od jej poziomu zależą najistotniejsze właściwości fizyko-chemiczne gleby wpływające na jej produktywność. Do najbardziej istotnych cech próchnicy należą jej właściwości strukturotwórcze oraz sorpcyjne. Już jeden procent jest w stanie wchłonąć od 90 do 150 ton wody na hektarze. Posiada też unikalne właściwości koloidalne, które powodują, że zawarte w glebie składniki odżywcze są cały czas dostępne dla roślin i jednocześnie nie są wypukiwane przez wodę. Pokazuje nam to, jak wielką rolę odgrywa ona w tworzeniu właściwych warunków dla rozwoju i plonowania roślin. Jak podają źródła naukowe, dobra, strukturotwórcza gleba powinna zawierać w zależności od kategorii agronomicznej od 2,5 do 3,5% próchnicy. Tymczasem w naszych warunkach zawartość ta wynosi średnio zaledwie 1,8%. A bywają tereny, gdzie spada nawet poniżej 1%. Takie gleby stają się zlewne, zbite i trudne w uprawie, co sprawia, że znacznie wzrastają koszty uprawy. Źle doprawiona gleba o złej strukturze i niskiej retencji wodnej często jest przyczyną pogorszenia wschodów i rozwoju roślin. Traci swoje cechy plonotwórcze. Zbyt niski poziom pruchnicy w glebie znacznie ogranicza jej możliwości sorpcyjne. Bardzo słabo chłonie wodę i nawet po niewielkich opadach deszczu tworzą się zastoiska. Istota sprawy tkwi w samej ziemi. Dla lepszego zobrazowania tego typu przypadków wykopaliśmy profil gleby po opadach deszczu do głębokości 30 cm. Pokazuje on nam wyraźnie, że woda Zdołała wsiąknąć jedynie w tę część warstwy uprawnej, która została świeżo uprawiona. Dolna część uprawiona w ubiegłym roku z powodu zbyt niskiej zawartości próchnicy na tyle się zagęściła, że uniemożliwiała dalsze jej przesiąkanie. W konsekwencji takich zdarzeń woda pozostająca na polach, nie mogąc wsiąknąć i być wykorzystana przez rośliny, odparowuje. Co w krótkim czasie wywołuje efekty suszy, powodujące duże straty. Skutecznym, od lat sprawdzonym sposobem na ograniczenie tego rodzaju problemów jest wzmacnianie życia biologicznego gleby przy pomocy środka poprawiającego właściwości gleby ug Max oraz nawozu plonostart, które ukierunkowują i przyspieszają procesy przemiany masy organicznej, umożliwiające tworzenie próchnicy w glebie. Potwierdzają to między innymi badania przeprowadzone wspólnie przez naukowców Katedr Gleboznawstwa i Ochrony Gleb z Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykazały one, że usprawnione w wyniku stosowania UGMAX procesy humifikacji masy organicznej spowodowały znaczny przyrost próchnicy w glebie. Badania te potwierdziły również, że dokonanie w wyniku działania UGMAX tak korzystnych zmian poprawia możliwości sorpcyjne gleby. Zdjęcie z prawej strony pokazuje nam, że już w drugim roku użyźniania gleba wykazywała znaczną poprawę struktury i równomierne nawilgocenie. Znalazło to także potwierdzenie w dalszej części powyższych badań. Okazało się, Iż trzyletnie stosowanie preparatu spowodowało zwiększenie i utrzymywanie się zapasu wody w glebie w stosunku do kontroli o 75 ton na hektarze. Może to mieć istotne znaczenie zarówno w okresach zwiększonych opadów, jak również podczas suszy. Produkt ten od lat wywołuje zainteresowanie wielu naukowców. W 2007 roku badacze z Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy postanowili sprawdzić efekty działania UGMAX jako środka do stosowania na słomę. W tym celu przeprowadzili proste porównanie z powszechnie używanym do tego celu azotem. Po trzech latach doświadczeń okazało się, że zgodnie z oczekiwaniami stosowanie do rozkładu słomy azotu korzystnie wpłynęło na uzyskany plon roślin. Jednakże stosowanie do tego celu UG MAX dało plon jeszcze lepszy. Tak zaskakujące rezultaty skłoniły naukowców do przeprowadzenia dalszych, bardziej pogłębionych badań. Wystąpili więc do Ministerstwa Nauki z odpowiednim grantem i po otrzymaniu środków finansowych przystąpili do realizacji swojego zamierzenia. W wyniku kolejnych trzyletnich badań okazało się, że zastosowanie na rozdrobnioną słomę preparatu UGMAX spowodowało znaczny około 60% wzrost liczebności mikroorganizmów w glebie. Przyrost ilości mikroorganizmów, głównie pożytecznych bakterii, w tym promieniowców, przy jednoczesnym zmniejszeniu się liczebności na ogół patogennych grzybów, spowodował dużą, sięgającą blisko 70% poprawę tzw. wskaźnika fitosanitarnego gleby. Uzyskanie tak korzystnych zmian w środowisku glebowym stwarza możliwości do znacznego przyspieszenia procesów przemiany masy organicznej, w tym zainfekowanych części roślin, co pozwala na ograniczenie występowania wielu chorób. Wzrost zawartości próchnicy poprawił strukturę gleby i zmniejszył około 20% jej zwięzłość. Powoduje to duże ułatwienia w uprawie gleby oraz stwarza możliwości lepszego rozwoju systemu korzeniowego roślin. Badanie wykazało również, że stosowanie ug Max spowodowało znaczny wzrost zasobności gleby w azot. Godnym podkreślenia jest również fakt, że wyraźny przyrost został uzyskany już jesienią. Takie rezultaty badania, z jednej strony potwierdzają prawidłowy przebieg oraz tempo procesów przetwarzania masy organicznej, sprzyjające tworzeniu próchnicy w glebie, z drugiej zaś pokazują nam, jak duże ilości azotu możemy w ten sposób pozyskać dla następnych roślin. W obecnym czasie ma to szczególnie ważne znaczenie, gdyż możliwości stosowania tego składnika zostały prawnie ograniczone. Podobne możliwości wykazały również inne badania, między innymi przeprowadzone na terenie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Boninie. Potwierdzają one, że uzyskany na skutek działania UGMAX wzrost poziomu materii organicznej gleby spowodował również poprawę dostępności składników pokarmowych. Ostatnim elementem badań naukowców z Bydgoszczy było sprawdzenie, jak poprawa właściwości gleby wpłynęła na planowanie roślin. Okazało się, że we wszystkich wariantach ścisłych doświadczeń działanie UGMAX przyczyniło się do dużego wzrostu uzyskanych plonów. Pokazuje nam to, jak ogromny wpływ na planowanie roślin ma właściwe przetworzenie masy organicznej w glebie. Podobne rezultaty uzyskiwano również w innych badaniach. Do najciekawszych należą siedmioletnie doświadczenia Karoliny frąckowiak Pawlak, które wykazały korzystny wpływ stosowania UGMAX na plonowanie wielu gatunków roślin. Dla przykładu w uprawie zbóż średni plon z siedmiu lat doświadczeń przy systematycznym stosowaniu UG Maxx był w porównaniu z kontrolą wyższy o ponad 20%. Warto też podkreślić, że doświadczenia te były prowadzone w warunkach produkcyjnych. Przedstawione wyniki badań jednoznacznie dowodzą, że troska o prawidłowy przebieg procesów glebowych jest jednym z najważniejszych zadań współczesnego rolnictwa. Gwarantuje bowiem utrzymywanie optymalnego poziomu pruchnicy w glebie i stwarzanie roślinom dobrych warunków dla prawidłowego rozwoju by mogły bez przeszkód rozwijać swój system korzeniowy i swobodnie sięgać po wodę oraz składniki pokarmowe, nawet w głębsze warstwy gleby. Zapewniając roślinom takie warunki, możemy bez większych obaw oczekiwać na dobre i stabilne plony, czego z całego serca Państwu życzymy.